Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozpakowywać kolejny zestaw klawiatura plus mysz, tym razem zestaw od firmy TTE Sports by Thermaltake. Zestaw ten nazywa się Commander i zapowiada się naprawdę fajnie, chociażby dlatego, że klawiatura nie ma typowych przełączników membranowych, a tak zwane plungery. O co chodzi, dowiecie się troszeczkę w tym filmie, a dużo więcej szczegółów będzie w recenzji, ale to za jakiś czas. Tymczasem zapraszam Was do obejrzenia rozpakowania, a ceny produktów TTE Sports znajdziecie w opisie filmu. Tak więc zaczynamy. No dobrze, przed nami kolejny już na moim kanale combo w ostatnim czasie. Już bodajże trzecie albo czwarte, to już takie zapowiadane od dłuższego czasu, które naprawdę mnie zaciekawiło, jest to TTE Sports by Thermaltake Commander, czyli oczywiście podświetlana klawiaturka membranowa oraz myszka. Też prawdopodobnie optyczna, jak to bywa w tych zestawach, natomiast co ciekawe, jak dobrze pamiętam, nie mamy tutaj przełączników typowo membranowych, ani też nie mechanicznych, tylko są tu tak zwane plungery i to w drugiej wersji. Jeśli pamiętacie recenzję klawiatury Knacker, też od TTE Sports, to te przełączniki bardzo fajnie wypadły jako taki kompromis pomiędzy mechanikiem a tradycyjnymi membranówkami. Więc tu mamy większy opis. Ok, myszka. Mamy cztery wartości ustawione: 800, 1200, 1600 i 2400. Czyli 800 do CS-a, oczywiście 1600 pewnie normalnie do Windowsa, a jak ktoś ma monitor z 4K, to na pewno bez 2400 się nie obejdzie. Podświetlenie bocznych paneli oraz dwa przyciski boczne, czyli taka prosta myszka. Nadal niestety brak informacji, czy optyczna, ale założy się, że optyczna. I klawiaturka, troszkę więcej opisów. Możemy ustawiać sobie prędkość strzału, czyli taki autofire, klawisze multimedialne, klawisze skrótów, regulacja podświetlenia, regulacja trybów podświetlenia, blokada klawiatury, przełącznik WSAD na kursory oraz blokada Windowsa. Czyli też takie podstawowe rzeczy, natomiast nie ma co już tutaj za dużo czytać i bierzemy się za faktyczne rozpakowanie. Dobrze spakowane klasycznie dla takich zestawów. Wszystko ładnie zabezpieczone. Mamy politykę gwarancyjną, instrukcji chyba nie ma, już sprawdzam, niestety instrukcji nie ma, ale praktycznie wszystko na pudełku jest opisane, więc pewnie to wystarczy i też na tej podstawie domyślam się, że ten zestaw nie ma, nie potrzebuje oprogramowania, ponieważ wszystkie funkcje są zaprogramowane. Tak samo DPI mamy ustawione, te cztery wartości, przełącznik jest tutaj, jak widzicie, roleczka działa jako przycisk, gumowana góra, więc pewnie się będzie dobrze trzymała. Myszka średnich rozmiarów i sprawdźmy szybciutko, widzimy, że jest to sensorek optyczny. Natomiast jaki spróbuję się dla Was dowiedzieć. Mamy przy okazji też cztery małe ślizgacze, takie bardzo podstawowe. Dwa przyciski po boku. Tu będzie podświetlenie i chyba to logo też będzie podświetlane. Myszka uniwersalna, nieprofilowana, więc też dla osób leworęcznych. I przewód mamy wychodzący z prawego tutaj sektora myszki. Oczywiście kulturalny oplot i taki dość wielki wtyk USB. Myszka całkiem fajna. I moi drodzy, danie główne tego zestawu, czyli klawiaturka Commander. Powiem Wam, co jest fajne, co zrazu rzuca się w oczy. To takie metalowe wstawki, nadaje ciekawego wyglądu. Mamy też opleciony kabel. Mamy wtyczkę, podobnie jak w myszce, z pozłacanymi stykami. Nieco błyszczącego tworzywa tutaj na górze, logo pewnie będzie podświetlane, będzie się świeciło. Natomiast zobaczcie boki. Wygląda to ten plastik jak szczotkowany aluminium, więc też takie fajne ozdobniki. Tu chyba też będzie podświetlane, mam nadzieję. Tak, chyba tak. I zobaczcie dolny rząd klawiszy, taki nieregularny. Wyższe alty, wyższy Windows, FN i spacja. Ciekawie to wygląda i przy okazji posłuchajcie. Słyszycie? To jest właśnie dźwięk przełączników typu plunger. To nie są ani membranówki, ani nie są to mechaniczne, ponieważ jest to przełącznik plastikowy, gumowy, natomiast skonstruowany nieco inaczej niż tradycyjny. Jakie są plusy? Przede wszystkim odczucie
jest bardziej jak w klawiaturze mechanicznej, czyli ten klawisz nam tak z dość dużą siłą odbija. W tych plangerach to było chyba 45 albo 50G, czyli coś jak Cherry MX Redy. Tu jest wersja druga tych plangerów, dlatego troszeczkę to odczucie może być inne. Są może troszeczkę głośniejsze niż membranówki, natomiast zapewniają właśnie lepszy feeling, lepsze odczucie tego nacisku, lepszą szybkość też naciskania tej klawiatury, szczególnie w grach. I przy okazji przekłada się to też na większą żywotność. Z takich technikaliów, co tam wyczytałem, że klawiaturka jest wodoodporna, więc nawet jak nam się wleje tutaj jakiś soczek, nie powinno być problemów, chociaż ze słodkim to różnie bywa. Natomiast też ma wzmocnioną konstrukcję, całą tą ramę klawiatury, więc powinna być dość sztywna, dość wytrzymała. Więc bardzo fajnie. No i tak, czcionkę mamy dość wyraźną, dość grubą, jak widzicie. Natomiast jak to będzie jeszcze podświetlone, to powinno wyglądać super. U góry multimedia, dalej multimedia, tutaj poczta, przeglądarka, blokada i chyba tryb gamingowy. Mamy tutaj kontrolę podświetlenia, mamy tutaj WSAD. Możemy zamienić się sobie miejscami te kursory. Kontrola jaśniej, ciemniej tegoż podświetlenia. I mamy przełącznik trybów, czyli coś jak tryb autofire. Nie mamy dodatkowych portów USB, ale weźmy pod uwagę, że jest to zestaw dość tani i mamy podwyższenia jednostopniowe niegumowane, natomiast tu mamy od spodu fajną, grubą gumę. Więc powinno się to trzymać dobrze, a przy okazji zobaczcie, widzicie, tutaj mamy otworki tu i tu. Pewnie dlatego, że jakby się coś wylało, żeby miało to gdzie tam sobie obcieknąć. Tak więc, moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle. To zestawik TT eSports by Thermaltake Commander, czyli bardzo fajnie wyglądająca klawiaturka i całkiem też konkretna myszka. Będziemy testować, porównamy z innymi zestawami. Niedługo recenzja, tak więc bądźcie czujni. Pamiętajcie, ceny sprawdzicie w opisie filmu, a na dzisiaj dziękuję Wam i pozdrawiam Was. Cześć!